Witamy Państwa bardzo serdecznie w imieniu dyrekcji i pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku na dzisiejszym briefingu, na dzisiejszej krótkiej konferencji prasowej. Bardzo dziękujemy, że Państwo zechcieliście tutaj przybyć i w ten sposób docenić wagę tego tematu. Szanowni Państwo, ze strony Muzeum Zamkowego w Malborku dzisiaj będziemy uczestniczyć w następującym składzie w tym spotkaniu. Dyrektor naczelny pan Mariusz Mierzwiński, dyrektor do spraw naukowych pan profesor Janusz Ochleitner, dyrektor do spraw marketingu i administracji pan Rafał Mańkus, szef całego, koordynator projektu, który w tej chwili się rozpoczyna, kurator do spraw konserwacji architektury pan Mirosław Jonakowski i inżynier kontraktu pan Leszek Nator. Szanowni Państwo, proponujemy następujący rozkład jazdy. Na początku dwa krótkie oświadczenia ze strony gospodarzy obiektu, potem czas na zadawanie pytań z Państwa strony, a potem w finale krótki spacer pod przewodem najbardziej kompetentnych osób po tych miejscach, które będą objęte tym przedsięwzięciem. Szanowni Państwo, proszę teraz o zabranie głosu pana dyrektora Mariusza Mierzwińskiego. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Ja tylko parę słów wypełnię tytułem wstępu. Proszę Państwa, zaczynamy drugie tak duże przedsięwzięcie w Zamku Malborskim, sfinansowane z tego samego, w cudzysłowie mówiąc, funduszu, czyli norweskiego mechanizmu europejskiego obszaru gospodarczego, tak zwanych funduszy norweskich. W latach 2007-2011, jak Państwo wiecie, przeprowadziliśmy konserwację, restaurację całego skrzydła zachodniego Zamku Średniego. Teraz przed nami kościół, zespół świątynny Kościoła Najświętszej Marii Panny, kaplic świętej Anny, wieży głównej, wieży Kleszej, domku dzwonnika. Proszę Państwa, i w tamtym przypadku, i w tym przypadku muzeum nie miało, i teraz też nie ma, żadnych specjalnych osób i służb do pisania aplikacji i szukania pieniędzy na zewnątrz. I tamten projekt, tamta aplikacja i ta aplikacja jest dziełem pracowników Muzeum Zamkowego, głównie działu konserwacji zamku, pod przewodnictwem pana Mirosława Janakowskiego, kuratora spraw konserwacji architektury, którym chciałbym serdecznie podziękować, jak też całemu zespołowi działu konserwacji zamku, zespołowi również, który utworzyliśmy specjalnie do koordynowania projektu. To jest zespół kilkunastu osób, również na czele z panem głównym koordynatorem, czyli panem Mirosławem Nakowskim. Po raz drugi inspektorem, właściwie kierownikiem kontraktu jest inżynier Leszek Nator. I w tamtym przypadku, i w tym przypadku, to nie przez znajomości, to jest tylko pan Nator i wówczas i teraz wygrał przetarg na inżyniera kontraktu. Jemu też bardzo serdecznie dziękuję i za tamte lata i mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy się równie dobrze współpracowało jak przy poprzednim kontrakcie. Dziękuję bardzo. Już nie będę wymieniał wykonawców, którzy również w pewnej mierze się powtórzyli z tamtym Norwegiem. Widzę tutaj szefa Monument Service pana Marcina Kozalewskiego, słynnego konserwatora, któremu dziękuję za złożenie oferty i gratuluję wyboru wśród kilku bardzo poważnych wykonawców, jacy złożyli ofertę. Dziękuję Państwu i będziemy wszyscy do Państwa dyspozycji. My dziękujemy bardzo panu dyrektorowi i poprosimy teraz o zabranie głosu pana Mirosława Jonakowskiego. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem kilka słów na temat projektu, na temat tego, w jaki sposób doszło do przygotowania aplikacji i co w ramach tej aplikacji będziemy realizowali. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ubiegłym roku w kwietniu ogłosiło nabór do programu konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach mechanizmów finansowych norweskich i europejskiego obszaru gospodarczego na lata 2009-2014. Termin składania wniosku aplikacyjnego był koniec września ubiegłego roku. W tym terminie muzeum przygotowało całą dokumentację aplikacyjną, pozyskało wszelkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia. Złożono aplikację na projekt pod nazwą Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła Najświętszej Marii Panny. Zakres przestrzenny i tematyczny objął
Kościół Najświętszej Marii Panny, Kaplicę Świętej Anny pod nami bezpośrednio znajdującą się, elewację skrzydła wschodniego plus wieżę klasztorną i domek dzwonnika. 11 lutego 2014 roku minister Bogdan Zdrojewski podpisał decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach wspomnianego programu dla 18 podmiotów na blisko 300 składanych wniosków. Muzeum znalazło się w tej grupie i 6 maja 2014 roku dyrektor Mariusz Mierzyński w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie podpisał umowę. Ze strony ministerstwa umowę sygnował podsekretarz stanu pan Piotr Żuchowski. Celem projektu jest przede wszystkim odtworzenie historycznej przestrzeni architektonicznej Kościoła Najświętszej Marii Panny, tej, w której obecnie jesteśmy. Udostępnienie tej przestrzeni dla zwiedzających tego wnętrza kościoła w formie takiej, jaką znamy sprzed zniszczeń, oraz wprowadzenie tutaj nowych funkcji wystawienniczych. Oczywiście przy okazji tak dużego projektu jest możliwość wykonania wielu innych rzeczy, które tak nośny temat jak Kościół Najświętszej Marii Panny są w stanie jakby pociągnąć. W związku z tym to, co wspomniałem, elewację całego zespołu kościoła, wieża klasztorna i domek dzwonnika, które nie są w formie przestrzennej bezpośrednio w tej przestrzeni, natomiast są związane i funkcjonalnie, i historycznie. Jeżeli chodzi o zakres szczegółowy realizowanego projektu, w przypadku kościoła pierwszą rzeczą najważniejszą to jest odtworzenie przestrzeni historycznej sprzed zniszczenia, czyli przywrócenie sklepienia w formie takiej, jaką jej znamy, odtworzenie posadzki ceramicznej z wkomponowaną, zachowaną in situ fragmentarycznie posadzką z czasów regotyzacji Steindechta. Jeżeli chodzi o wystrój sztukatorski, o polichromię, malaturę i wyprawy tynkarskie, w pełnym zakresie te elementy zostaną poddane pracom konserwatorskim. W nowej części odtworzonej po zniszczeniach w okresie powojennym te elementy pozostaną bez wypraw tynkarskich w takiej formie, jakiej w chwili obecnej widzimy. Zostanie zrekonstruowana empora zachodnia wraz z cyborium, to co się znajduje za Państwa plecami. Prace konserwatorskie obejmą również wszystkie elementy detali architektonicznych, które wrócą na swoje miejsce. W tej części, w której są zachowane oryginalne spływy sklepienne, wracają na miejsce pierwotnego swojego przeznaczenia. W części prezbiterialnej, niezachowanej, wrócą w formie wystawki w bezpośrednim sąsiedztwie. Kolejnym bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o Kościół Najświętszej Marii Panny, to jest posąg Madonny na zamknięciu wschodnim elewacji zewnętrznej kościoła. Zostanie on zrekonstruowany w formie, jaką znamy sprzed zniszczenia. Drugi zakres tematyczny i przestrzenny to Kaplica Świętej Anny. Tam prace konserwatorskie obejmą wszystkie elementy wnętrza, zostaną przebadane pod kątem technologicznym, architektonicznym i wykonane prace konserwatorskie obu portali. Krypta grzebalna zostanie podana pracom konserwatorskim i wyeksponowana, wprowadzamy iluminację. Zostanie wykonany nowy podest przejezdny, prace konserwatorskie posadzek, elementów sztukatorskich, całego wnętrza. Trzeci zakres tematyczny to elewacje. I tutaj pracom konserwatorskim zostaną poddane elementy ceglane, detal kamienny, pozostałości wypraw tynkarskich na elewacjach. W części odtworzonej po zniszczeniach wojennych zostanie uzupełnione spoinowanie i całość zostanie zabezpieczona przed wpływem czynników zewnętrznych. Wieża główna, która znajduje się w tym zakresie, zostanie zabezpieczona w podobny sposób, czyli wszystkie elewacje zostaną pouzupełniane. Ostatnia kondygnacja wieży, która
sprawia małe problemy z punktu widzenia technologicznego i technicznego. Prace obejmą schody, kiosk wyjściowy oraz nowe odwodnienie tarasu górnego. Wszystkie te przestrzenie uzyskają nowe instalacje elektryczne, teletechniczne i dozoru. Kolejny zakres to podstawy wnętrza. Tak jak mówiłem, korzystamy z tej okazji i kompleksowo chcemy temat skrzydła północnego pod kątem konserwatorskim rozstrzygnąć. Wszystkie wnętrza od piwnic aż po strychy za wyłączeniem kapitularza zostaną poddane pracom konserwatorskim. W ramach tego będą przeprowadzone prace konserwatorskie wypraktykarskich, polichromii, monochromii, stoleki okiennej i drzwiowej. W piwnicach powstaną nowe posadzki. W części zachodniej, gdzie nie mamy piwnic, zostaną przeprowadzone badania archeologiczne, architektoniczne w celu sprawdzenia przyczyn tego stanu rzeczy. Nad kościołem natomiast w przestrzeni dachowej zostanie zaadaptowana na potrzeby pomieszczenia magazynowego. I ostatnia część naszego zadania to wieża klesza i domek dzwonnika. Tam podstawowy zakres to jest odtworzenie sklepień na czwartej i drugiej kondygnacji zliczonych w wyniku działań wojennych. Konserwacja posadzek historycznych i odtworzenie nowych posadzek na zrekonstruowanych sklepieniach. Pełne prace konserwatorskie wnętrza w zakresie elementów architektonicznych, stolarki okiennej i drzwiowej. W piwnicach zachowanych średniowiecznych pełne prace konserwatorskie zostaną podjęte, natomiast domek dzwonnika, podstawowe prace remontowe i zostanie zrekonstruowane zadaszenie nad wejściem z tego stanu, który znamy przed zniszczeniem. Ze względów czysto technicznych i lepszej możliwości realizowania projektu, całość podzieliliśmy na cztery zadania. Zadanie pierwsze obejmuje wnętrza, drugie elewacje, trzecie wieżę kleszą i domek dzwonnika. Czwarte zadanie to wyposażenie ruchome wszystkich tych przestrzeni, o których tutaj mówimy. Już w czerwcu został rozstrzygnięty przetarg na inżyniera kontraktu. Tak jak pan dyrektor mówił, przez najbliższe dwa lata tą funkcję będzie pełnił pan Leszek Natora. W zakres jego obowiązków zachodzi przede wszystkim koordynacja całego procesu, nadzorowanie wszelkich prac budowlanych i konserwatorskich, rozliczanie projektu oraz działalność sprawozdawcza. W chwili obecnej jesteśmy po rozstrzygnięciach, zostali wyłonieni wykonawcy w dwóch zadaniach przetargowych. W zadaniu drugim na elewację. Tu najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Monument Service, Gorek Restauro i Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlanej Konserwacji Zabytków z Malborka. We wrześniu została podpisana pierwsza umowa, 17 września, 30 września została podpisana druga umowa na zadanie 3, czyli wieża klesza i domek dzwonnika. Tu wykonawcą jest firma Camaro, Tomasz Tomanik, Paweł Paszkowicz z Sopotu. 15 października podpisujemy umowę na zadanie pierwsze, to największe wnętrza. Tu wykonawcą najtańszą ofertę złożył konsorcjum firm, gdzie liderem jest Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Konserwacji Zabytku z Malborka, partnerami Monument Service i Gorek Restauro. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo koledze Jonakowskiemu. I teraz czas na zadawanie pytań przez Państwa i odpowiedzi ze strony gospodarzy. Bardzo proszę. Najpierw terminarz, jak rozumiem. Prace będą, zakończą się, może zacznę od końca. Zakończą się 31 marca 2016 roku. Natomiast początek, inicjatywa należy do wykonawców i w tej chwili jesteśmy na etapie ustalania linii harmonogramu roku. Mamy taką na razie ustną umowę,
że o wejściu zawiadomią nas z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Myślimy, że to będzie jeszcze w październiku, chociaż w tej chwili nie mamy tego zawiadomienia, że konkretnego dnia wchodzą na budowę. Z tym się wiąże zajęcie czy zamknięcie dla zwiedzających dwóch tarasów, czyli tarasu północnego i tarasu wschodniego. Będzie to teren przeznaczony na zaplecze budowy, tak można powiedzieć, chociaż także i na ustawienie budowań. Częściowo także będzie zajęte dla potrzeb 12 dziedziniec Zamku Wysokiego. Jeżeli chodzi o oszczędności, to już chyba pan dyrektor, pan kurator. Tak. Proszę Państwa, taki obiekt jak Muzeum Zamkowe ma olbrzymie potrzeby. W związku z tym te oszczędności z jednej strony oczywiście smucą, bo powodują pewne komplikacje techniczne, natomiast również też cieszą, bo mamy możliwość spróbować wykorzystać je do dodatkowych zadań. Do tego wszystkiego jest nam niezbędna zgoda Ministerstwa Kultury, Departamentu Funduszy Europejskiej jako operatora programu. Będziemy o taką zgodę aplikowali. Jeżeli chodzi o zakres, w chwili obecnej zastanawiamy się, co jest dla nas najpilniejsze, ponieważ musimy mieć świadomość, że dodatkowy zakres, który chcielibyśmy wykonać, musi się tematycznie i przestrzennie wiązać z tym projektem. Więc stanowi to pewne ograniczenie, natomiast z punktu widzenia naszych potrzeb jest jak najbardziej do realizacji. Mogę tylko dodać jeszcze z tej strony, że te oszczędności byłyby również pewnym kłopotem dla operatora, czyli dla ministerstwa, więc na pewno będą się zgadzali na większości na nasze propozycje. Aczkolwiek musimy tutaj powiedzieć, że w planowaniu musimy pamiętać o tym, że projekt musi się zakończyć do 30 kwietnia 2014 roku. 16 roku. Wszystkie prace musimy zrobić w tym terminie, a wiąże się to z tym, że musimy przygotować wszystkie dokumentacje, musimy przygotować wszystkie, uzyskać wszystkie zezwolenia, później przeprowadzić procedury przetargowe. Nikt nas tego nie zwolni. W związku z tym te prace muszą być zaplanowane realnie. Czyli te, które jest w stanie zakończyć. Proszę bardzo. Robert Kuchowski, Telewizja Regionalna 24.pl. Ten projekt to jest bardzo duża inwestycja, to jest bardzo dużo pracy, które trzeba wykonać. Co dla Państwa w tej inwestycji jest największym wyzwaniem? Coś może spędza sens powiek, czy na pewno tu wszystko się uda zrobić? Co jest tym wyzwaniem numer jeden? Myślę, że przede wszystkim to pytanie będzie do wykonawców już, bo to oni ten problem jakby mają do rozstrzygnięcia. Myślę, że z punktu widzenia chyba logistycznego najtrudniejszym etapem będzie sam kościół, tak? Ponieważ tu musimy pamiętać, że w zakresie mamy zarówno pracę we wnętrzu, jak i otworzenie sklepienia, zrobienie posadzki. To prace, które terminowo absolutnie się wykluczają. W związku z tym tutaj ten okres czasu będzie taki, mam nadzieję, że nie będzie za mały, natomiast tutaj wykonawca będzie musiał sobie harmonogram bardzo ściśle ustalić i ten reżim technologiczny też w jakiś sposób będzie na to wpływał. Natomiast po naszej stronie jest jakby obowiązek pilnowania, żeby te terminy, które już wykonawca nam przedstawi, były jakby na bieżąco weryfikowane. Ale technicznie chyba największe wyzwanie jest sklepienie tego. Mhm. Proszę bardzo. Technicznym pewnie tak, natomiast ja uważam, że to, co jest przed nami, za Państwem, czyli Empora, jest największym wyzwaniem konserwatorskim. Ona jest w fatalnym stanie. Chcielibyśmy, żeby jak najmniej rozbiórek, żeby jak najwięcej substancji tej oryginalnej się zachowało. Jak Państwo spojrzycie na to, to zobaczycie, no nie da się nie rozbierać pewnych części, rzeczywiście to już nie ma możliwości jakiegoś wyprostowywania tej całej struktury, a cała struktura pochodzi z lat 30. XIV wieku, więc chcielibyśmy jak najwięcej z tego ocalić i tyle, ile się da, mam nadzieję, że w stronę wykonawcy, że
damy radę, ale od strony konserwatorskiej i technicznej będzie to chyba jednak najtrudniejsze zadanie, ponieważ sklepienie w sklepieniu mamy, w budowie czy odtwarzaniu sklepień średniowiecznych mamy sporo doświadczenia. Również mając na myśli firmę, przedsiębiorstwo górnobudowlane i konserwacji zabytków z Malborka, które odtwarzało sklepienia na przykład kaplicy Świętej Anny. Myślę, że to jest, z tym nie będzie problemu. Proszę uprzejmie, może ktoś z Państwa jeszcze? Ja jeszcze może dopytam o ruch turystyczny. Oczywiście jest, że będą wykonawcy muzeum, będzie Państwo starali się, żeby ruch turystyczny jak najmniej ucierpiał na tym pracę, ale biorąc pod uwagę zakres prac w samym wnętrzu kościoła, czy istnieje możliwość, żeby zaplanować pracę tak, aby w sezonie turystycznym turyści też mogli tutaj wejść, czy raczej przyszły sezon turystyczny raczej będzie kościół niedostępny dla osób widzących? Zasadniczo wykonawcy otrzymali taki warunek, że żeby jak najmniej zamykać przestrzeni dla turystów, zwłaszcza, że nie planujemy obniżenia cen biletów. Wyłączenie pewnych partii może spowodować pewien niedosyt u naszych gości. Dlatego wykonawcy wiedzą, że tylko tam, gdzie bezwzględnie to będzie wymagało zamknięcia czy wygrodzenia jakichś terenów, to tak będzie. Teraz właściwie się spieramy z jednym z wykonawców co do wygrodzenia dziedzińca, fragmentu dziedzińca, tak żeby jednak dziedziniec w całości był dostępny, poza miejscami, gdzie staną rusztowania, żeby ograniczać plac magazynowy, plac budowy tak zwany. Na tyle, na ile się da, to będziemy robić. Podobnie jest z wnętrzami. Jeżeli da się technicznie i w zgodzie z przepisami, bezpieczeństwem zrobić taki myk, żeby ludzie mogli wchodzić nawet do wnętrz, gdzie pracują, tak jakśmy zrobili w Refektarzu Wielkim. Pamiętacie, że nawet pracujący konserwatorzy na rusztowaniach byli pewną atrakcją dla turystów. Więc jeżeli da się to zrobić, to na pewno tak zrobimy wspólnie z wykonawcami. Proszę bardzo. Chciałam zapytać, czy instytucja przewiduje taki pokaz dla turystów właśnie, jaki jest stan obecny, a jaki jest przewiduje, znaczy końcowy będzie, że przechodząc przy pewnych ograniczeniach mieć wizję. Czy w chwili obecnej na Wale Plauena mamy taką małą wystawę plenerową, która przedstawia założenia tego całego projektu. W ramach tego, jako małe takie dopowiedzenie, przewidujemy tu na krużganku z obu stron, tak jak będziemy mieli jakąś, powiedzmy, utrudnienie, czy nie będzie możliwości wejścia, ustawienie też takich dwóch stelaży, na których będziemy prezentować najważniejszy materiał, który będzie mówił o tym, jak kościół wyglądał, jakim stanie jest w chwili obecnej i jak będzie wyglądał po tych pracach. Proszę Pana, odbudowa tego kościoła wymaga bardzo dużo pracy szwajcarskiej. Czy macie Państwo na tyle dokumentacji, żeby otworzyć to wszystko w 100% albo prawie w 100%? Nie odtwarzamy wszystkiego w 100%. To jest pierwsza sprawa. Założeniem głównym, jeżeli chodzi o kościół, jest, jak powiedział Pan kurator, odtworzenie przestrzeni średniowiecznej, która oznacza odtworzenie przede wszystkim sklepienia i posadzki, to zrozumiałe. Natomiast nie będziemy brakujących detali, na przykład z wyposażenia, na pewno ani rekonstruować, ani dokupować nawet. Ta przestrzeń będzie w zasadzie pusta, z możliwością wykorzystywania jej na wystawy, na koncerty, również do liturgii. Tu zresztą odbywały się msze polowe, jak Państwo pamiętacie, kilka razy. Natomiast nie będziemy odtwarzali brakujących tutaj resztki stal i tak dalej, rekonstruowali. Na miejsce wjadą tylko te detale architektoniczne, o których była mowa, czyli zworniki w sklepieniu, zachowały się oryginalne, i kolegium apostolskie, tu gdzie nie ma na przykład apostoła, to nie będziemy rekonstruowali tego.
Tylko to, co mamy w zbiorach w lapidarium, fragmenty Kolegium Apostolskiego wydobyte w latach 50. przed jeszcze pracami z gruzów, zostały poddane konserwacji i te figury, które się udało scalić lub te fragmenty figur, które nie są odtworzone do pełnych figur, wrócą na swoje miejsce. Tak jak powiedział również pan Janakowski, jeżeli miejsce na konsoli jest, zachowało się i figura ta się zachowała, bo teraz z pamięci państwu nie powiem, czy na przykład ta się zachowała, to wróci na miejsce. Natomiast jeżeli mamy figury, a mamy prezbiterium, tam nie będziemy odtwarzali całego spływu żebrowego z konsolą i baldachimem, tylko figura zostanie zamontowana w sposób techniczny na stelażu, na swoim miejscu, nazwijmy, czyli w pobliżu swojego miejsca, ale w pewnej odległości od ściany. Natomiast mobiliarz nie będzie rekonstruowany. Myśli stale, ławy. To dodam jeszcze pytanie. A sprawa ołtarza. Najważniejszą częścią w kościele jest ołtarz. Czy zostanie odtworzony? Nie. To jest mobiliarz. My zresztą nie mamy żadnych fragmentów oryginalnego ołtarza, żadnych fragmentów średniowiecznych. Mamy część wyposażenia pojezuickiego jakoś zachowało. To jest pełen fragment ołtarza głównego i dwóch ołtarzy bocznych. To są rzeczy, których też nie będziemy rekonstruowali czy odtwarzali zupełnie. Także wnętrze nie będzie przewidziane do pełnienia funkcji sakralnych. To będzie wnętrze muzealne. Natomiast z możliwością, ponieważ w tej przestrzeni odbywała się liturgia i msze, będzie można zaaranżować również msze polowe. Tak. Z jakby wstawianymi dla tej potrzeby ołtarzami polowymi. Tak jak było kiedy wielki mistrz był na to. Czy to, co nad nami się znajduje, nie jest to sklepienie, czy to zostanie ta część pokrycia, czy będzie eliminowana? Bo ja tak próbuję wzrokowo i fizycznie to czuć. Te płyty bytomskie? Tak. To co, nieładne? Nie, to nie wiem, ale na pewno... Na pewno ich nie będzie widać. Natomiast musimy mieć jakieś nadsklepienie, musimy mieć strop w formie zbliżonej do tej, ponieważ, proszę Państwa, dwie rzeczy. Po pierwsze, po zniszczeniach wojennych został wykonany żelbetowy wieniec, który spiął zniszczone mury. Jakby to musi pozostać. I druga rzecz, nad kościołem w tej przestrzeni strychowej chcemy mieć magazyn. W związku z tym musimy mieć odpowiedniej nośności strop. Także przewidujemy wymianę jakby tego na taki, który spełni nasze potrzeby w zakresie nośności. Proszę uprzejmie. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania? Mogę dodać, że jest, nie powiem spór, tylko dyskusja, czy przedsięwzięcie związane z usuwaniem tych płyt się w ogóle opłaci. Czy ciężar, jaki daje ten strop, jest na tyle przeszkadzający, że należy je usunąć. Z tym, że po ich usunięciu należałoby właśnie zrobić tam jakiś inny strop płaski, który będzie stanowił podłogę magazynu. Tak czy siak coś tam musi być. Jeżeli te płyty nie przeszkodzą, to konstruktorzy opowiadają się tak, że raczej specjalnie nie będą przeszkadzały. Po odtworzeniu sklepienia mury nie będą aż tak przeciążone, żeby koniecznie zdejmować te płyty. Wtedy one zostaną. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, że nie będzie problemu, tak jak było na wielkim repertuarze, że się mówiło, że to zawaszenie było jakimś obciążeniem, czy dysfunkcją. Nad wielkim refektarzem tak, ale tam było oryginalne XIV-wieczne sklepienie, natomiast tutaj będziemy mieli nowe sklepienie, które może być wybudowane w sposób, jaki będziemy chcieli, żeby zachowało kształt oczywiście średniowieczny. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania, czy przejdziemy do fazy? Proszę bardzo. Witraże są pokrotem, które się znajdują w ziemi, w stawie, czy według... Jest planowany podobny zamontowanie.
Znaczy jest planowane wykonanie nowych witraży. My mamy kilka kwater tylko z tego, co się zachowało, to jest tylko kilka kwater Hazelbergera, które nawet jednego całego okna by nie wypełniły, więc nie będziemy robili takiego preparatu. W całości oszklenie witrażowe, barwne, ale tak zwane neutralne zostanie wprowadzone. Nie pamiętam, czy figura ukrzyżowania, to znaczy ten destrukt Chrystusa, myślę, że wróci na miejsce. Czy jest poddany pewnym pracom konserwatorskim, natomiast to jest decyzja ostateczna już po pracach, co z tym zrobimy. Ale sądzę, że on zawsze pełnił taką dobrą funkcję ekspozycyjną, bo ten destrukt jest bardzo ekspresyjny, więc myślę, że wróci na swoje miejsce. Krzyż jest, także zostanie poddany pracom konserwatorskim. Chrystus. Jest, nie mamy tylko figur, które stały pod krzyżem, ale na pewno nie będą rekonstruowane. Proszę Państwa, jeżeli nie będzie już dalszych pytań, to może przejdziemy do tej fazy takiego szkoleniowego spaceru pod wodzą pana Mirosława Jonakowskiego i pana Natory. Zapraszam. Pierwszy zakres, jeżeli chodzi o kościół, to myślę, że wszystko wiemy, byśmy przeszli teraz do kaplicy świętej Anny i do wieży kleszej. Także zapraszam. W zakres projektu wchodzą też krużganki, czyli ta część południowa też będzie poddana pracom konserwatorskim. Stąd zamknięcie całego tego krużganka. To znaczy mniej więcej w tym miejscu będziemy zamykali, tak? I z drugiej strony w połowie, jeżeli chodzi o wschodnie krużganki. Te drewniane dworniki z hełna wrócą na swoje miejsce w kleszej? Chcemy to zrobić. Naprawdę? Tak. A odtworzycie też te zniszczone? Jeżeli to się uda. No bo one w hełmie Steinbrecht przecież zamontował kopię, prawda? Tak. Czyli jakby to całe sklepienie z tymi dwornikami w hełmie jest. To można by było to jakby tu się zastanawiamy, skopiować. Bo jest okazja, ponieważ taka możliwość istnieje, więc będziemy chcieli to zrobić. Byłoby super, bo mam miał taką niebywałą wymowę, te zwornice na wszystko. No w tym momencie, kiedy tak czy inaczej musi nam coś wrócić, więc albo będziemy robić zupełnie neutralne, nowe, ale skoro mamy, to powinniśmy je wykorzystać. Co to znaczy neutralne witraże w kościele? Zwykłe rombowe, kolorowe szkło. A czyli bez żadnych scen? Bez żadnych, tak. Proszę Państwa, tutaj zakres obejmie elewację, wszystkie pomieszczenia w przyziemiu, które mamy, piwnica, w której jest w chwili obecnej magazyn detalu architektonicznego i tutaj pod kuchnią zostaną wykonane badania archeologiczno-architektoniczne. Chcemy sprawdzić, dlaczego piwnic tam nie ma, czy były, czy nigdy tym nie było planowane. Problem, który dyrektor wspominał, to jest kwestia komunikacji, wydzielenia tej przestrzeni z punktu widzenia wykonawczego. Dla wykonawcy potrzebne jest zaplecze, dla nas no, wolelibyśmy, żeby jak najmniej wykonawca w tą przestrzeń wchodził. Myślę, że znajdziemy jakieś rozwiązanie, które no, będzie satysfakcjonowało, chociaż z punktu widzenia ruchu turystycznego na pewno będzie utrudnieniem. Proponuję, żebyśmy przeszli do kaplicy świętej Anny. Tutaj, proszę Państwa, przede wszystkim cała elewacja północna będzie podana pracom konserwatorskim. W części odbudowanej widzimy mocno zniszczona cegła, brak spoinowania, to wszystko jest w zakresie. Oba portale w kaplicy świętej Anny. Prace konserwatorskie poprzedzone badaniami technologicznymi ceramiki, kamienia, polichromii, badania architektoniczne, tu pełen zakres. Tak szeroki, jak nam się uda zrobić. We wnętrzach mamy w chwili obecnej przejazd drewniany, chcemy zrobić w
formie stalowo-szklanej. Nie, większość Państwa zna tak, tego typu rozwiązanie, które mamy w piwnicy pod, pod pałacem, pod wielkim refektarzem. W naszej ocenie jest to neutralne, nie ingerujące w przestrzeń. I tak samo chcemy zrobić tutaj. Znaczy, tylko wykonane zostaną prace wewnątrz, zrobimy iluminację, żeby podświetlić to wszystko. Tak, w samej jakby tej krypcie, znaczy w sztolni, którą mamy poniżej. Żeby to... Czyli będzie można tam wejść? Tak, tak. A, to cudownie. Tak. Całe wyposażenie, które jest... A, i jeszcze jednej rzeczy zapomniałem. Na ścianę zachodnią też chcemy umieścić, na ścianie zachodniej chcemy umieścić na stelażu kopię tego rysunku z czasów rekonstrukcji Steinbrechta, tego projektu. Tak. Domek dzwonnika, całe wnętrze będzie podane pracom remontowym. Piwnice, które są średniowieczne, jak mówiłem, pracą konserwatorskim. Tutaj wróci zadaszenie nad wejściem w formie takiej, którą znamy z realizacji Steinbrechta. Proponuję, żebyśmy weszli do wieży Kleszej. Pokażę te dwie przestrzenie, gdzie będą odtwarzane sklepy. Proszę Państwa, jeszcze do niedawna był magazyn pracowni archeologii. W momencie, kiedy otworzymy sklepienie, będzie to wnętrze, które chcemy wykorzystać w zdecydowanie lepszy sposób, czy w formie biur, czy też w formie może jakiejś stałej ekspozycji, takiej studyjnej. Z całą pewnością taki pomysł mamy i tak chcemy zrealizować na ostatniej kondygnacji. Tam jeszcze za chwilę wejdziemy. Warunki są zdecydowanie lepsze, wnętrze jest o wiele ciekawsze. Mamy też zachowaną dokumentację całego wystroju i wyposażenia z czasów Steinbrechta, więc możemy się pokusić o tego typu pracę. Tak. Niestety ten strop będzie musiał się zdemontować. Ja przepraszam, że to będzie wykorzystywane... Jako pomieszczenia biurowe. Biurowe. Ewentualnie jakaś wystawa studyjna taka dla potrzeb naszych muzealnych, ewentualnie gości. I zapraszam jeszcze na samą górę, na ostatnią kondygnację, tak? To proszę Państwa, w tym wnętrzu właściwie prawie wszystko jest super, tak? Nie do końca, znaczy, ponieważ odbudowujemy sklepienie, na tym sklepieniu założymy nowe posadzki. Także tu jest przewidziana nowa posadzka ceramiczna, nawiązująca stylistycznie do posadzki z czasów odbudowy Steinbrechta. Oczywiście pewien zakres prac konserwatorskich, remontowych. I jeszcze tutaj wąską klatką schodową byśmy weszli na ostatnią kondygnację. Proszę uważać, jest wąsko i nisko. Proszę Państwa, to ostatnia przestrzeń. Odtwarzamy brakujące sklepienie. Zachowana w części posadzka z czasów Steinbrechta. Część zniszczona w wyniku działań wojennych zostanie odtworzona. Znaczy, posadzka steinbrechtowska zostanie zakonserwowana. Ta część zostanie uzupełniona w formie jakby zamknięcia projektu tej historycznej. Pełne prace, jeżeli chodzi o elewację. W chwili obecnej jest pewna wątpliwość co do tego, czy to sklepienie nam się zmieści pod konstrukcją drewnianą. Myślę, że w momencie, kiedy zostaną wybudowane krążyny, wtedy dopiero nam się to rozstrzygnie. Jesteśmy przygotowani na ewentualność, że trzeba będzie więźbę dachową lekko zmodyfikować. To właściwie wszystko, jeżeli chodzi o zakres. Chyba, że Państwo macie jeszcze jakieś pytania. Jeszcze chciałbym zapytać tylko odnośnie figury Madonny. Pojawił się pewien projekt figur, która miała pokazywać, jak będzie wyglądał
dała za numer po budowie i też mieszkańcy troszeczkę wprowadzili taką dyskusję, czy ona będzie malowana, czy jednak będzie udostępowana tak, jak wyglądała kiedyś, czyli czy tam zajęta tak. Projekt przewiduje rekonstrukcję Madonny. Kwestią otwartą jest tylko to, czy sam korpus będzie zrobiony w formie ceramicznej, w formie innego materiału. To jest kwestia jakby tutaj tylko techniczna, natomiast na pewno wraca w formie takiej, jak powinnam, czyli łącznie z mozaiką. Więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Nie będzie to udawanie, nie będzie to malowanie, będzie to mozaika. Myślę, że to będzie element, który będzie najbardziej wzbudza emocje, tak nazwę, ponieważ z jednej strony jest to bardzo oczekiwane, z drugiej strony praktycznie nie znamy ludzi, którzy znają jakby z autopsji tą Madonnę i też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jak ona wygląda z dokumentacji, więc po pierwsze wielosetletnia, mocno zniszczona, teraz pojawi się nowa, będzie na pewno błyszcząca, świecąca, kolory będą bardzo jaskrawe, więc myślę, że przez długi czas trudno będzie nam się z nią opatrzeć. I wpisana jest nazwę miasta. Tak, tak, tak. Znaczy jest to symbol, tak, zakonu, symbol też zamku, w związku z tym jakby kwestią było bezsporną, że taki zakres musimy tutaj zrealizować. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.